Hej, ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w Rise of the Tomb Raider. Wracając do Tomb Raidera, ja sobie tutaj w tym momencie idę do tej jaskini, którą sobie zaznaczyłam. Nie wiem, czy to jest ta sama jaskinia, którą zaznaczyłam pod koniec poprzedniego odcinka, bo zrobiłam sobie drobną przerwę między odcinkami, więc... Znaczy, między tym a poprzednim odcinkiem z tej mojej całej wyprawy. Przez chwilę myślałam, że to są kry pływające. No dobra, musimy zejść tam na dół. A to znaczy, że musimy wejść tu do góry. W sumie to i tak mi się nawet to opłacało, bo tutaj były te monety, czy co tam. Czy zestaw survivalowy. Czy cokolwiek to nie było. Amunicji potrzebuję, więc... Więc w sumie to olać. Jest pytanie za 1000 punktów. Czy ty tam doskoczysz? Stąd nie, ale stamtąd powinnaś. Więc wskakujemy. No i wchodź. Stąd już powinniśmy doskoczyć. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. Stąd możemy wejść tam. Tam jest nasze zadanie. Jednak ja chcę zobaczyć najpierw to, bo później łatwiej nam się będzie stąd... Cholero. Mogłam się tego spodziewać? Co nie zmienia faktu, że i tak mnie to zaskoczyło. Okej, okay, chodźmy tutaj. Muzyczka mi się nie podoba. No właśnie. Okej. Okay. Ogon mu zabierz, tak? Z tyłka. Okej, okay, to jest... olej. Jakby co? Tak to tutaj nie ma nic innego, tak? No nie. Tam uciekł. No tutaj możemy mieć tylko i wyłącznie jakieś zadanie. Tu są grzyby. Tutaj nic nie ma ponadto. No to... Zabierzmy tylko kwarc. I zabierajmy się stąd. Śmiesznie się ten kwarc zaczął świecić. Nie wiem, czy zauważyliście. Zmień na łuk. Ha. Bo ja się stąd nie dostanę tam, tak? Stąd też się nie dostanę tam. Może tam jest coś, czego... Nie. Tam nie ma. Czyli musimy iść z powrotem do góry. W sumie to nawet spoko. Przynajmniej odwiedziliśmy jaskinię. Wiemy, co tam jest, jakby co. Czego się spodziewać. I znowu lecimy do góry. Dlaczego mi się znowu ta muzyczka włącza? Nie wiem. Okej, chodźmy tam. O! Tak się właśnie zastanawiałam, czy jakbym kliknęła tutaj X, to by, czy by się złapała. Cały czas zapominam, że mam ten czekan na linię. Musimy to zabrać. Okej. Chodźmy tam. O!
sprytna ta wyciągarka. Dobra, tu się musimy udać po tych towarzyszy, no. Teraz w bok. Nie chcę tutaj skakać, bo... Nie wiem, jak daleko jesteśmy. Na boki, nie mam wyczucia na boki, jak ona skacze daleko. Więc... Wolę nie ryzykować. Ale po prostu sztukę parkouru opanowała po Ezio Auditore da Firenze. Pięknie. Tak weszłam z głupa. Bez myślenia, bez zastanowienia. Pełno. To jest jakieś zwłoki. Jaką tajemnicę? Ojeju! Mnóstwo rzeczy. Pytanie. Czy to jest tutaj? Tak, to jest tutaj. Ja się tutaj musiała cofać po 4 razy. Tutaj to i tak musimy wejść tu. Tutaj i tak musimy wrócić się tu. Dobra. Aha, my mamy uratować tych ludzi, tak? Przejdę tędy, prawdopodobnie. Rozejrzymy się jeszcze tutaj, czy nie ma czegoś do znalezienia. Nos mi spędzi. Okej. Okay. O, ty! To jest to miejsce, w którym znaleźliśmy tego. Tak, i tu był ten. Już kojarzę to miejsce. Wiem, gdzie jestem, tak? Identyfikator jednego z więźniów Gułagu. To jest cyrulica? Tak, tak, to jest cyrulica. Knoblakun. Już zapisałem cyrulicę, ciężko czytać. Już drukowano. Nie pamiętam ten. To, ta litera wyglądająca jak nasze Y, to chyba było U. Uprawnienie Dobra, nie będę czytać. Nie będę czytać, bo dzisiaj się słabo czuję z swoją cyrulicą, więc na wszelki wypadek, żeby kogoś nie urazić, w uszy zwłaszcza. Ok, musimy iść w tą stronę. Nie, to stąd przyszliśmy. Tu. Tutaj w dół. Kurde. Aha, to wszystko, tak? No dobrze. Miałam nadzieję, że mogę go zabić, jak on śpi, tak? Gdybym wiedziała. Hej, tutaj! Spokojnie. No wiem, że tutaj. Wydostanę was stąd. Możecie uciekać, po drodze wszystko jest. No, zabierajcie się stąd. Dobra, nie wychylajcie się. Ruchy. Uratowałaś nam życie.
Okej, mam się teraz cofnąć. Czy jest tutaj coś jeszcze do zbierania? Chyba nie. Jeszcze jeden grobowiec. Jeszcze troszkę skrzyń. Jeszcze 5 artefaktów. Jeszcze 4 dokumenty. 2 freski. Zestawy symbolowych. To jest od cholery tutaj jeszcze do znalezienia. Ale ich kompletnie nie widzę. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie ich od cholery. Skrzyń z mapami. No, się człowiek troszkę pomęczy teraz. Dobra, wracajmy. Nie mogę z niego nic zabrać. Jesteśmy ci dozgonnie wdzięczni. Znamy te ziemię, ale każdego roku jest nas mniej. Dobrze, że jesteś po naszej stronie. Dzięki. Nie ma sprawy. Coś to mogę się tutaj łatwo cofnąć w każdej chwili. Stąd mogę się przyczepić tutaj, widzę. Chyba mam za słabo ustawioną czułość. Ale nie jestem pewna, osobiście bardzo w to wątpię. Musiałaś spaść w tył, tak? Musiałaś. Chodźmy. I kolejne jaskini. Nie ma się co popierdzielać. Gra mi mówi, że pasowałoby się dostać tutaj. Tutaj jest skrzynka. A tu jest jaskinia. Ostatnim razem umknęła mi całkowicie. Patrzmy. Okej, tu jest ta duża skrzynia ze sprzętem. Co tu mamy? Pistoletu ciężkiego, tak? Jest coś jeszcze mam to? Da się tu jeszcze gdzieś wejść? Nie. No to wychodzimy. Jaskinie są fajne, bo one są króciutkie. Nie tak jak grobowce, które się potrafią ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć. Trzeba jakieś różne dziwne rzeczy z nimi robić, tak? Spróbujmy się dostać tutaj, tylko pytanie. Bo stąd się na to nie dostanę w żaden sposób. Po tym wątpię, że mi gra wejść pozwoliła. Tak rozejrzałam na wszelki wielki, gdy tutaj był jakiś przeciwnik. Bo linę to ja łukiem nie przetnę, tak? Już wiem, co trzeba zrobić. Dobra. Trzeba tym pobujać. W odpowiedni sposób. No i pięknie. Czy to jest nam potrzebne? Możliwe, że nie. Jednak ja to wolałam wziąć na wszelki wypadek. Chodźmy tutaj, do tej jaskini. Bo ja naprawdę bym chciała mieć wszystko. A w tych jaskiniach mogą być pochowane różne rzeczy. Pytanie za 1000 punktów. Nie chce mi się. Chociaż powinnam. Wiecie co, przejdę się tam. Ogarnę to jego zlecenie z tą jego nagrodą i zobaczę, czy nie dla mnie jeszcze jakieś zadania. I to jest ogólnie jeszcze jedno zadanie do wykonania. Mamy jeszcze chyba 3 albo 4 te. Się zastanawiam, czy mogę w biegu królika. Znalazłaś ich? Znalazłam tak. Twoich wojowników. Żyją. Zaczynam przypuszczać, że to nie przypadek, że trafiłaś do naszej doliny, Lara Croft. Jak wiesz, nie mamy wiele, ale proszę, być może to ci się przyda. Szpieg! Co to mi daje? Nie mam pojęcia.
I wykorzystam to. Aha, to jest pod ziemią ten obóz. Dobra, tak, bo tutaj wchodziliśmy do grobowca i tutaj jest obóz pod ziemią. Okej, dobra, ogarnęłam. Dość późno, bo późno, ale ogarnęłam. Wleźliśmy od razu w zaspę. Pytanie, co to jest i skąd nam nie idzie. Miejmy nadzieję, że będzie... Trochę odegrać za rozpierduchę w wiosce. Była z nimi ta kobieta. Rozglądaj się za nią. Wysyłają do kopalni kolejną ekipę na rozpoznanie tych ruin. Ta, ciekawe tylko, czy wiedzą, skąd to wszystko się tu wzięło. Tubylcy nie wyglądają na takich sobie widmów. Ludzie Jacoba musieli tutaj pracować. Weźmy butelkę. Zobaczmy, czy nam się przyda. Szukajcie dalej, przeszukajcie teren. Czyli powinna. Okej, jeszcze jeden tu na pewno jest. Zajmuję pozycję. Pytanie tylko, gdzie on jest? A, tu jesteś. Proszę bardzo. Całkiem nieźle mi zaczęło to wychodzić. Robienie wszystkiego po cichu, tak? W sensie, na tej zasadzie. Jestem z siebie po części dumna. A najbardziej z tego, że nie wlazłam im pod nogi. Bo bardzo się do tego zamierzałam, tak? Ogarnijmy tu jaskinię. Tutaj na razie, z tego co widzę, jest spokój i cisza. Tu jest kwarc. O, proszę, mapa. Okej, tam jest jeden artefakt. Tu są dwa artefakty. Tu są trzy artefakty. Potrzebuję jeszcze trochę. Ale i że są, tak? To jest najważniejsze. Jeszcze postaram się sama znaleźć. No naduś mi ten przycisk. Ja się tu chcę rozglądnąć. To jest kwarc, spoko. Jeszcze się herbatą przy okazji oblałam. Okej, idziemy teraz do tamtej drugiej jaskini. Zobaczyć, co ona dla nas kryje. Być może się... A, tutaj jest ta jaskinia. Cię trzeba zdetonować. Okej, tutaj mamy plecak. Zacznijmy sobie od niego. Te zestawy survivalowe mimo wszystko bardzo by nam się przydały. Zaktualizowało? Kryto tajemnicę? No proszę.
Dobra. Teraz będzie jakoś nam łatwiej to odkryć wszystko. Tutaj nic nie ma, tutaj jest trochę kwarcu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest kwarc. Ja to tak przynajmniej rozumuję. Okej. Chodźmy po tą skrzynię ze skarbem. No, jest tam na górze. To jest. Dziki kot. Zwany panterą. Panterą, która mi nawiała. Mi się to bardzo nie podoba. Mhm. Tutaj widać panterę. Nie uciekła tam, co nie byłoby dla mnie najmniejszym zaskoczeniem. Miałem strasznie mokre ręce w tym momencie. Co mi bardzo przeszkadza. Ale nic z tym nie zrobię. Aleś ty się wybiła! Okej, widzę, jest od razu zaznaczony. Pierwsze, jak wejść na to, ale chyba wiem. Chyba trzeba po prostu najzwyczajniej w świecie skakać po tym. Ziutek, jak ja mam tam wejść? Dobra. Chyba da wyjść tylko z poziomu tamtego, więc chodźmy do jaskini. Może dorwiemy tego jaguara, czy jak on tam. Pięknie. Puma śnieżna. Tak to się chyba nazywa. Więc pięknie. Zwłaszcza, że teraz będziemy potrzebować tych wybuchowych. Nie, teraz będziemy potrzebować tych do wyciągania. Mhm. To jakaś no. Ścieżka. Mocno uczęszczana. Pięknie. Co tutaj dla mnie masz, gro? Jakie tutaj chowasz dla mnie ciekawostki? Mhm. Na razie wszystko jest pokryte lodem. Stalagnity, stalaktyty, stalagnaty. Okej, okay. Znaleźliśmy obóz. Jest tutaj coś przy nim? Nie. Ale usiądźmy sobie. Jakoś ekwipunek. A czemu nie łuk? Nie, bo nie mogę. Nie mam wystarczająco odpowiednich rzeczy.
Czeka namy do końca, więc to z czego korzystam najczęściej, tak, karabin. Szybkość przeładowania, maksymalna ilość amunicji. Dlaczego by nie to? Nam się na pewno przyda. I teraz, ponieważ mamy, to do broni. Proszę bardzo. Nawet nie do końca wiem, co sobie ulepszyłam, ale... Czy mogę zrobić większą torbę? Nie, bo nie mam kompletnie. Aha, dobra, bo wykorzystałam na ulepszenia broni. Trzeba było się najpierw popatrzeć. Dobra. Mamy dwa dostępne punkty. Zobaczmy, co możemy sobie dodać. Krótko, odporność na obrażenia. Po cichu, bez przyciągania uwagi pobliskich wrogów. Zwiększenie odporności na obrażenia zadawane przez wrogów po opatrzeniu ratu przez walki. Myślę, że to, cichy zabójca. Tutaj powinniśmy sobie coś wziąć. Wydłużenie czasu precyzyjnego celowania znakomitego łuku. Jeśli amunicji znajdujące się przy ciałach wrogów, to mnie nie interesuje. Równoczesne wystrzelenie dwóch strzałów w kierunku dwóch niezależnych namierzonych celów możliwe po przybliżeniu widoku przy w pełni napiętym łuku. Aha, dobra, czyli pasowałoby w sumie to dać i tak. Zabicia serii trafi w głowę, zwiększenie ilości surowców rodzenia naturalnego. Jest surowców sztucznych pozyskiwanych ze źródeł, pozwala wykonać atak kończący strzelbą. Może przeprowadzenie ataku kończącego łukiem z bliska i zwiększenie szansy na znalezienie specjalnych strzał przy ciałach wrogów. Może niekoniecznie. Przedmioty w ruchu. Chciałabym w ogóle pułapy, które to by było ciekawe. No tu. Wiecie co, to sobie wezmę. Wstrzymaj RB w pobliżu ciała wroga, aby zastawić przy nim pułapkę. Jeśli ciało postanowią zbadać inni wrogowie, pułapka bez strzelestii uwolni chmurę trującego gazu, który już unieszkodliwi ich bez wywoływania alarmu. Proszę bardzo, to nam się na pewno przyda. Okej, okay, ja sobie teraz muszę wytrzeć dłonie po koszulek. O nie, zaraz szlak trafi, tak? Dobra. Nie wiem, dlaczego mi się tak ręce spociła. Dobra, chodźmy znaleźć ten... Dlaczego wyciągasz broń? Kto cię prosi? Ojeju. Ale fajno. No to chodźmy badać te ruiny. Powiem wam, że ciekawie się zapowiada. Że sobie wyłączę ten znacznik, żeby on mnie nie denerwował. Ale kurde, jak ładnie. Jesteśmy w jakiejś przełęczy, dolinie czy czymś takim. A, w sumie zrób. Czemu nie? Na pewno... Ohoho, na pewno nam się przyda. Chodźmy. To mi się przypomina z samym początkiem gry, jak my się wspinaliśmy tu w skałach w poszukiwaniu tego kikierzu, czy jak mu tam. Cholera! Ostro... Ta. Cholera! Ostrożnie! No jakby nie było, musisz być trochę ostrożna. Wiesz, Laro, musisz słuchać dokładnie tego, co ci mówię. Ale ładny. Jak ładnie. A jakby to w ciągu dnia wyglądało? Jest jakaś ścieżka, ale ona jest urwana. Nawet nie żałuję tego, że robię to w nocy. Wszystko, ponieważ... To też ma swój jakiś tam klimat, tak? Dobra, chodźmy. Jezu, jakie to ładne jest. Te.
Tak się właśnie spodziewałam, jak zobaczyłam te skały. Sobie myślałam, aha, pewnie się urwie. No i się urwało. Strasznie, Lara jest strasznie silna. Ja bym się nie mogła tak podciągnąć. Chodź, chodź. Dziś mi się śniło, że byłam się w stanie podciągnąć na jednej ręce, co jest jakąś abominacją i rzeczą niewiarygodną. Że ja na dwóch rękach się nie jestem w stanie podnieść, co dopiero mówić o jednej. W sensie podciągnąć. Ceremonialna szata mszalna kapłanów. Mhm. Bardzo ładna. Czerwona, zdobiona złotymi nićmi. No ładnie. Tutaj gdzieś, no właśnie. Chcę to zaznaczyć, żeby mi to pokazało. Okej, okay, to jest jedno tu. No, włącz ten swój instynkt. A drugie jest tam. Okej, okay, tam i tak musimy wejść. Spoko, loko, nie ma sprawy. W takim razie zaznacz się na tą. O, już ją nawet widzę. Wiatr? Okej. Okay. Się modlę, żeby ciebie tutaj nie zasypało. Gdyby udało mi się opuścić bramę, mogłabym wspiąć się wyżej. Nie ma sprawy. Dzięki za podpowiedź, panno Croft. W drugą stronę. Udało się. Na szczęście odważnik jeszcze działa. No. Patrzymy tę mapę. Dokumenty i freski. Okej, okay, tutaj jest tego dużo. A tutaj na mapie nigdzie tego nie widzę. Tutaj mamy jakieś zapiski i dokumenty. Gdyby nie to miejsce, to boskie dzieło utkane z wiatru i skał, bylibyśmy straceni. Każdy z nas dobrze zna historię zwiadowcy, który znalazł to miejsce. Jednak większość z nas nie wie, jak bliscy byliśmy śmierci. Błądziliśmy po górach bez pożywienia, bez nadziei. Zaczęliśmy nawet wątpić w samego proroka. Jednak zwiadowca usłyszał dźwięk i pomyślał, że to znak. Zwabiony dźwiękiem muzyki samotnie wspiął się na te urwiska i stamtąd ujrzał nasze wybawienie. To sanktuarium jest nie tylko upamiętnieniem jego odwagi, ale również siły naszej wiary. Ta siły waszej wiary, jak zaczęliście wątpić. Ku świętej pamięci zwiadowcy, który przeprowadził proroka przez góry. Mhm. Okej, okay, jest coś jeszcze? Nie, musimy wleźć tam. Czy jestem w stanie podnieść to, czy nie bardzo? Niech to. Odważnik się zablokował. Dobrze. Czyli pewnie... Zobaczmy, co jest tutaj najpierw. Czy mnie to gdzieś poprowadzi? Czy może niekoniecznie? Okej, tutaj musimy odblokować odważniki. Tam coś jest. Chodźmy na razie tu. Podobno nie sposób zapomnieć chwili, gdy po raz pierwszy usłyszało się ten dźwięk. Przyprowadzili mnie tu rodzice, abym mógł zobaczyć tajemnicę za sanktuarium. Kiedyś ja również przyprowadzę tu swoje dzieci. Podobno bez muzyki gór nasi przodkowie tułaliby się po całej ziemi aż do śmierci. Jednak te góry wezwały ich, by tutaj osiedli. Mnie również wzywają. Pierwszym rozmyśla o odwiedzeniu ołtarza. To musiało być dla nich ważne miejsce. Ilecki na poziom 6. Se mogę bajtać, tak? Okej. Okay. Odważnik. Gdyby udało mi się go jakoś odblokować. Chyba nawet wiem jak.
Czy ty będziesz w stanie, czy ci się zablokuje odważnie? Nie, blokuje ci się. Muszę się przekonać, co jest za tymi drzwiami. Spokojnie, Laro, tak? Cały dzień mamy. No właśnie. Tak, teraz lepiej. Dalej zablokowany. Czy teraz muszę iść tutaj? W ogóle te freski wszystkie są może piękne. Może uda mi się to jakoś rozbujać. Rozbujać, czyli muszę to... Aha, bo tam jest ten. Musimy go... Co to za wajcha? Muszę popracować nad wyczuciem czasu. Dobra. W drugą stronę. Kręć tą wajchą. Nie podkręcisz jej wyżej. Okej, dobra. A nie dam rady tego rozwalić w ten sposób? Nie, najwyraźniej nie. Okej, spróbujmy zrobić to. W ten sposób. Znowu jakiś ten. Aha, bo to trzeba w momencie, w którym wiatr zaczyna wiać. Dobra. Poczekajmy teraz chwilę. Bo tutaj możemy albo to odciąć, albo tą wajchą. Spróbujmy tą wajchą, tylko w momencie, w którym zacznie wiać. Pięknie. Teraz muszę tylko otworzyć drzwi. Mhm. Wspaniale. Powiem wam, że to było całkiem proste. Ha, 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 ha. Pięknie. No. Niewiarygodne. To naturalna formacja. To już nie dziwota, jak tutaj, jak ten, że tutaj te dźwięki wydają, bo tutaj są normalnie wyżłobione rury i w tych rurach są otwory i to one po prostu gwizdzą, tak jak organy. Ale super. Naprawdę super. Ten wiatr jest tutaj naprawdę w cholerę mocny. Zobaczmy, co tutaj dla nas księga kryje. To jakaś księga. Nie! Rozważania na temat siły woli. Wewnętrzna moc. Gdy Rala poniesie w walce krytyczne obrażenia, ekran zmieni wówczas barwę na szarą. Zdrowie zregeneruje się automatycznie. Zregeneruje się natychmiastowo tylko raz podczas danej walki. Super. Zakręćmy tutaj tą wajchę. Po prostu to... Gwizdanie jest naprawdę świetne. I okej. Tutaj mam wszystko. Tam coś jest jeszcze. No to nie jest czasem gniazdo po prostu w czasie? Tak, to jest gniazdo. Zostawmy je. Niech sobie wisi. I w niczym nikomu nie przeszkadza. A z tego gniazda chętnie zabiorę sobie. Tak, tam jest skrzynia ze skarbami, tam jest artefakt.
Tam dalej jest nieco artefakt. Już się bałam, że muszę w dół schodzić czy coś. To chyba była kiedyś kadzielnica, ale ktoś ją zmodyfikował. Ciekawe, do czego zaczęła służyć. Stąd już wszystko. Wszystko. Nie, to nie jest artefakt. To jest artefakt, który się znajduje tutaj, do którego my na razie nie mamy dostępu. Okej. Okay. Na razie teraz... Teraz postarajmy się wrócić do bossa. Czy ja się stąd mogę gdzieś... jakoś dostać? Muszę się po prostu cofnąć tak, jak tu przyszłam, tak? Po prostu wrócimy się do obozu. I tam coś wykombinujemy. Czy ja się mogę stąd wrócić do obozu? Nie? Holender? Ej, nie, na serio, gdzie ja mam tutaj teraz iść? Tutaj mogę co najwyżej zabić, ale... Nie wiem, co się stało w tym momencie, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy jestem w jakikolwiek sposób zła z tego powodu. Wiem, że na pewno musimy się cofnąć tu. Widzę już tą kółkę, widzę. Jak to mawia stare dobre powiedzenie, na chuj ślepemu oczy. Ale dobra. Przez chwilę wydawało mi się, że tam coś mrygło. No dobrze, zaraz tutaj będziemy przy obozie. Będziemy się mogli wrócić. Szczerze powiedziawszy, nie chciałabym tak upaść na krawędź. Szczerze powiedziawszy, kilka razy zdarzyło mi się tak upaść na krawędź, jak byłam młodsza. I to nie jest przyjemne, więc... ...74%. Może się cofnijmy tutaj, do tego obozu. Bo stamtąd będziemy mogli wskoczyć po te monety bizantyjskie. Nie ma to, jak się zadławić herbatą. Amunicja! A czemu się kulasz? Jest to jakiś wróg, przeciwnik? Przeciwnicy są. Okej, z tego możemy zrobić puszkę z dnem. My by pasowało zrobić butelkę. Jaką butelkę by mi pasowało zgarnąć stąd? Niekoniecznie puszkę z dymem. Ewentualnie dziabnąć w nich strzałem z...
pięknie. Musimy wejść tam. O, jelenie. Muszę się jakoś dostać tam. Tylko o co tu mogę zaczepić linę, pytanie. Za 1000 punktów. Chcę wejść tam. Gdzie ty tutaj skaczesz? Jak coś, to po prostu tutaj wejdziemy i tyle. Spróbujmy się dostać tutaj. Bez koniecznego. Bo tam się chyba dało wejść. No właśnie. No właśnie, tu się dało wejść. Mam pełno piór. Może bym zrobił jakieś strzały, albo jakieś latki. Okej. Z tymi problemami się nie radzę. Ukształtowanie terenu blokuje wizurę, a jakiś sprzęt w dolinie generuje zakłócenia elektromagnetyczne, więc ciągle tracimy łączność z satelitami. Oprócz tego tubylcom udało się wyeliminować z gry naszą główną wieżę radiową, czyli chuj, dupa i kamieniku. Dostaniemy pewnie puszki i sztuka. Gdzie są ci niezwykle rozmowni panowie? O, tutaj. Proszę bardzo. Czy jest tutaj możliwość połączenia tego w jakiś sposób? Na przykład z góry z czymś? Nie, tu był ten nadajnik. Dobra, to tutaj już nic nie zrobię. Tak. Czy dasz radę wskoczyć na tą linę? Tak. Gdzie jest ten? Tam jest artefakt. Pięknie. Zdjęcie rodzinne jest rosyjskie z późnych lat 50. XX wieku. Może jedna z tych osób była tutaj więźniem. No, skoro jest tutaj, to bardzo prawdopodobne. Coś tu jest napisane. Pamiętaj. Pajunu? Tak to będzie? Okej, gdzie teraz? Tutaj? O, tu jest jeszcze skrzynia. Świetnie. Byłam tam dopiero. No tutaj musimy rozmawiać z tym gościem. O, jak słodko. Ma to jak krążyć w miejscu przez pół godziny. Aha. Czy tu jest gdzieś niedźwiedź? Nie. Przynajmniej powinien być. Pytanie, dlaczego tak brzmi? Tutaj. To jest tylko amunicja. Jeszcze ta muzyczka tu tum tum tum.
Jeszcze jedna skrzynia z monetami. Jeszcze wpis do zestawu survivalowych. Okej, tutaj jest ta jedna skrzynia z monetami. Raz, dwa, trzy. Cztery. Cztery. Podejrzewam, że po drodze znajdziemy gdzieś jeszcze pozostałe. Freski jeszcze dwa. Fresków nigdzie nie widziałam do tej pory. Dokumentów jeszcze dwa. Artefakty jeszcze dwa. No to artefakty mi tutaj zostały. Skarby, skrypty jeszcze... Cztery kurwa skrzynie? Wow. Ukończone wyzwania. Jeszcze dwa wyzwania musimy zrobić. Jeszcze jedna misja. Pytanie, co to za wyzwania, tak? Chodźmy na razie po tą misję. Zgarniemy tą skrzynię stamtąd. Ogólnie nie wiedziałam, że jest jeszcze jedna skrzynia. Zacznijmy od tego. Lara, potrzebuję twoich zdolności, jeśli masz chwilę. W czym tkwi problem? Czekałem na ptaka posłańca ze sprawozdaniem dotyczącym ruchów najeźdźców. Musimy zawsze wyprzedzać ich o krok. Ale cholerne ptaszysko zgubiło się przez wieżę radiową. Cokolwiek to żelastwo nadaje, zdaje się dezorientować go. Człowiek, który zebrał informacje, zginął w akcji. Musimy przechwycić ten komunikat, aby jego ofiara nie poszła na marne. Wiem, że potrafisz wytropić tę wronę równie łatwo, co nasi myśliwi. Pomożesz nam? Zrobię co w mojej mocy. Będę wdzięczny. Tak, pocztowy w kompleksie radzieckim. O, tutaj. No dobra. Tutaj jest pod nami skrzynia. Tutaj, tutaj, dobra, widzę. Okej. Odblokowano karabin, dobra. Zobaczmy, co to za karabin. Myślę, że w tym miejscu zakończę, tak? To jest tak. To jest ten karabin powtarzalny. To jest ten klasyczny. O Jezu, jak ja uwielbiam taką broń. Po prostu. O, jaki piękny. Ja uwielbiam taką broń. Takie. Takie no, karabiny powtarzalne, tak? Co tam dużo mówić. Strasznie mi się podobają. Moglibyśmy go trzymać, ale to on działa na takiej samej zasadzie, co działa pistolet. Przy czym tutaj ilość amunicji, szybkostrzelność i szybkość przeładowania jest masakryczna, natomiast obrażenia i stabilność odrzutu jest wspaniała. No to jest po prostu karabin snajperski, krótko mówiąc, tak? Pasuje popolować trochę na jelonki tutaj. Jest ich tutaj trochę. Ale tak, tak jak mówiłam, w tym momencie zakończę nagrywanie. Na początku następnego odcinka postaramy się dokończyć ten kompleks radziecki. Mam nadzieję, że mi się uda. Natomiast tak, w tym momencie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i to by było na tyle. W tych dodatkowych odcinkach, w których maksujemy grę, przynajmniej to, co zostawiliśmy. A na razie to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.